Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej kierowany przez panią Grażynę Kominek, w współpracy oczywiście z organizacjami pro-life i katolickimi, postanowił zorganizować Marsz dla Życia i Rodziny, Życiu Tak. Podkreślam, pierwszy małopolski marsz dla życia i rodziny. Chcemy pokazać, że większość mieszkańców naszego regionu opowiada się za życiem każdego człowieka od pierwszej chwili poczęcia po naturalny kres. W naszej szczególnej dzisiaj polskiej sytuacji chcemy powiedzieć bardzo jasno, każde poczęte dziecko bez żadnego wyjątku ma prawo do życia. Chcemy także my, te organizacje, które są tutaj, powiedzieć bardzo jasno, domagamy się prawa do życia dla poczętych dzieci, ale absolutnie nie zgadzamy się z propozycjami karania kobiet, które dopuściły się przerwania ciąży. Tu nasze stanowisko ludzi świeckich jest w pełni zgodne z decyzją Konferencji Episkopatu Polski, która jasno sformułowała i powtórzyła ostatnio ten postulat. Każde dziecko ma mieć zapewnione prawo do życia od chwili jego poczęcia, ale nie akceptujemy propozycji czy planów wprowadzenia kar dla kobiet dopuszczających się przerwania ciąży. Bardzo ważnym elementem tych uroczystości, której przewodniczyć będzie ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, będzie poświęcenie figurki Matki Bożej Brzemiennej. Ta figura i komponowane w nią relikwie świętego Jana Pawła II będzie peregrynować po parafiach nie tylko naszej archidiecezji, ale Polski. Będzie to okazja nie tylko do modlitwy przy tych relikwiach i figurze Matki Bożej, ale także apostolstwa, akcji edukacyjnej, apostolskiej w różnych miejscach naszego kraju. Mam nadzieję, że ta figura i te relikwie będą niejako torowały drogę w całej naszej ojczyźnie większemu, mocniejszemu zaangażowaniu szerokich kręgów naszych rodaków w działalność pro-life. Wspominamy Jana Pawła II, papieża miłosierdzia, ale również papieża rodzin. Papieża, który bardzo bronił życia poczętego i to miejsce jest znamienne, bo oto obok Bazylika Bożego Miłosierdzia, a tu sanktuarium Jana Pawła. To są jakby dwa płuca jego teologii. Papież Jan Paweł II był przecież przede wszystkim twórcą wielkiej, wspaniałej teologii rodziny. To jest ogromna spuścizna. My z tego będziemy czerpać i czerpiemy w dalszym ciągu, studiując dokumenty papieskie na temat życia poczętego i wspominając też pielgrzymki, szczególnie pielgrzymkę do Kalisza, gdzie bardzo mocno upomniał się o prawa rodzin i prawo do ochrony życia poczętego. Patrzymy na sytuację, która teraz jest, która zresztą przelewa się przez całą Europę, niezrozumienia istoty, wagi tego, kim jest w zasadzie poczęty człowiek. Za mało mówimy o tej wartości. Dla nas jest duża szansa, ażeby poprzez taki marsz przypomnieć o tym, czym jest życie ludzkie, dlaczego zaczyna się właśnie od momentu poczęcia i przypomnieć również o godności kobiety, o godności jej stanu błogosławionego. Przypomnieć o tym, jak ważna dla kobiet jest dzisiaj sprawa macierzyństwa, pochylenia się nad tym życiem poczętym, które pod jej sercem zaistniało. Myślę, że oczy Europy są zwrócone w tej chwili na nas. Oczekują na to, że to my będziemy tą iskrą, która roznieci ducha Ewangelii, która roznieci ducha chrześcijaństwa w Europie. Kościół zapamiętał Jana Pawła II jako wielkiego obrońcę życia człowieka i jego niezbywalnej godności. Ewangelia życia, głoszona przez świętego papieża, docierała do najdalszych zakątków świata, budząc ludzkie sumienia, uwrażliwiając je na szacunek dla każdego poczętego pod sercem matki i dziecka. Ta sprawa dzisiaj jest nadal aktualna, także w naszej ojczyźnie. Przekonaliśmy się o tym w ostatnich dniach. Dlatego dziękujemy wszystkim, którzy stają w obronie życia,
a jest nas tu dzisiaj wielu. Wśród nich są uczestnicy pierwszego Małopolskiego Marszu dla Życia i Rodziny, którzy po tej mszy świętej wyruszą z sanktuarium, a także z podwórza na krakowski rynek główny, głosząc, że życie ludzkie jest święte i nie wolno go niszczyć i zabijać, a zwłaszcza tych jeszcze nienarodzonych. Jego eminencja ksiądz kardynał poświęci figurę Matki Bożej Brzemiennej, patronki życia i rodziny. Dzisiaj ta figura będzie niesiona w pierwszym Małopolskim Marszu dla Życia i Rodziny pod hasłem Życiu Tak. Następnie ta figura będzie wędrować po całej Polsce, pośród tych grup, które jednoczą się na modlitwie w obronie życia i w obronie rodziny. Boże Ojcze miłosierny, prosimy Cię za wszystkie małżeństwa, by z miłością przyjęli każde poczęte życie. Zachowaj nasze rodziny od rozbicia, niemoralności i nietrzeźwości. Za dzieci bezdomne i pozbawione rodzicielskich uczuć, aby w rodzinie Kościoła znalazły utracone wartości. Boże Ojcze miłosierny, prosimy Cię za tych, którzy kształtują oblicze świata, aby w swoich działaniach szanowali naturalne prawa człowieka i rodziny, zapewniając każdemu poczętemu dziecku i jego rodzicom godne warunki życia. Nie było chyba większego obrońcy życia, jakim był i jest Ojciec Święty Jan Paweł II. I w ten sposób chcieliśmy uczcić i Dzień Papieski, a jednocześnie prosić społeczeństwo, prosić każdego człowieka, żeby miał szacunek do życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, żebyśmy mogli zachować godność jako rodziny, małżeństwa, takie prawdziwie polskie, katolickie, i takie normalne, bo wówczas, kiedy szanujemy siebie, szanujemy życie, to jest taka normalność, taka naprawdę zwyczajna normalność, takim jak Ojciec Święty był, zwykły, a niezwykły. W tej chwili nawet rodzi się moje 8 wnuczątko. Jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Pan Bóg pozwolił nam doczekać takich wspaniałych dni jako dziadkom. Chcielibyśmy prosić parlamentarzystów, prosić społeczeństwo, prosić tych wszystkich ludzi, którzy mają decydujący wpływ na pewne ustawy. Prosimy, nie regulujcie życia człowieka, nie miejcie nad tym prawa. Nad życiem trzeba się pochylać, trzeba je kochać, trzeba szanować. Jeśli my to będziemy czynić na co dzień, kiedyś będą szanować również nasze życie jako dziadków, staruszków. Mamy 4 dzieci i uważamy, że rodzina to jest najważniejsze, założenie rodziny i doprowadzenie dzieci potem do zbawienia, to jest najważniejsze, to co tutaj na ziemi mamy zrobić. No i przede wszystkim to, że jesteśmy przeciw zabijaniu dzieci. My jesteśmy za życiem od poczęcia do naturalnej śmierci. To nie jest tylko wartość katolicka, chrześcijańska, to jest wartość humanistyczna, to jest wartość ludzka. Wiemy, co się ostatnio dzieje. Niektórzy Polacy oczywiście są za życiem. Można powiedzieć, że zdecydowana większość, sądząc po tym, ile ludzi podpisało się pod petycjami za życiem. Ale głos z drugiej strony, mocny głos, którego przynagla grzech, najczęściej grzech własny, mówi, że chce zabijać. Że chce zabijać, że to nawet nie chodzi o ochronę. To chodzi o moc, że można wybrać, to jest ten wybór, można wybrać śmierć, można wybrać zabicie własnego dziecka. Jesteśmy przeciw, jesteśmy za życiem. Mamy 4 dzieci na ziemi i mamy 3 dzieci w niebie. Tam oni na nas czekają. Wiemy dobrze, co to jest stracić dziecko, co to jest urodzić martwe dziecko. Wiemy dobrze, co to jest życie. To jest radosny marsz ludzi zjednoczonych w tej największej spośród wartości, wartości ludzkiego życia. Chcemy pokazać i dać świadectwo, że człowiek zaczyna się od poczęcia, że życie należy chronić. A więc nie demonstrujemy przeciwko komukolwiek, ani czemukolwiek. Jest to po prostu taki radosny marsz, piękny,
poczuciu w takiej głębokiej wspólnoty ludzi, dla których życie jest największą wartością. Mamy nadzieję, że to świadectwo, to zewnętrzne, które dajemy, poruszy sumienia tych, którzy są przeciwko życiu. Błądzą. Życia należy bronić. Obrona życia nie jest na pewno niczym, co jest przeciwko kobiecie, ale jest dla kobiety. Chroni ją. Ja jestem przekonany, że ta walka o życie się nie skończyła i mam nadzieję, że jeszcze w tej kadencji Sejmu będziemy mogli widzieć bardzo poważne zmiany polskiego prawa, które wyeliminują całkowicie aborcję, a przynajmniej ją dramatycznie ograniczą. Dzisiaj statystyki mówią, że aborcja eugeniczna to jest 98% tak zwanych legalnych aborcji. Samo wyeliminowanie tej przesłanki byłoby już dramatyczną poprawą sytuacji nienarodzonych w Polsce. Jestem pewien, że ten Sejm jest do tego zdolny. Nasz głos w obronie życia jest bardzo potrzebny. Niedawno w Sejmie posłanka Mucha powiedziała, że rewolucja ma twarz polskiej kobiety. Nie. Tam na czarnych marszach śmierć miała twarz kobiety i to jest bardzo przykre. Dziś tu na tym marszu dla życia widzimy, że są także inne kobiety, które chcą bronić życia. I nie tylko kobiety, kobiety wspierane przez mężów, przez ojców, dzieci, również tych nienarodzonych. Są tutaj też dzieci, które narodziły się dzięki temu, że rodziny chciały ich przyjąć. Walka dobra ze złem nigdy się nie kończy. Musimy tylko być konsekwentni i bronić wartości. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Trzeba zmieniać mentalność ludzi. Trudno jest zmienić prawo, ale to jest możliwe. Natomiast znacznie trudniej jest zmienić myślenie człowieka, świadomość. Choć z drugiej strony musimy starać się również zmieniać prawo, bo prawo, które legitymizuje zło, stwarza takie złudne wrażenie, że to jest coś dobrego, skoro prawo na to pozwala. Jan Paweł II kiedyś powiedział do obrońców życia tymi słowami na spotkaniu: wykonujecie najważniejszą pracę na świecie. I myślę, że w tym momencie, w którym teraz jesteśmy, czyli w takiej sytuacji, gdzie byliśmy niedawno świadkami dramatycznych wydarzeń, myślę, że te słowa sobie warto przypomnieć, za tą pracę się zabrać, bo właśnie chyba moim zdaniem to, że kobiety tak łatwo dały się porwać temu ruchu, czarnemu marszowi, temu ruchowi, no wynika z pewnych zaniedbań. Po prostu pozwoliły sobie mówić, że prawo chroniące życie, dziecko, uderza w jakiś sposób w ich prawa. I że obrońcy życia to takie osoby, które by chciały im te prawa w jakiś sposób ograniczyć czy zabrać. A tak oczywiście nie jest. Obrońcy życia zawsze podkreślają, że bronią i życia dziecka, i życia matki, bo to zresztą nie byłoby inaczej sensu. Jestem za życiem. Nie przeciw komuś ani czemuś, tylko za życiem. Niech żyje życie. Słyszałam sobie tam po cichu, kiedy czytałam słowa świętej matki Teresy z Kalkuty. To jest oczywiste. I ta oczywistość nie jest oczywista w tym świecie. No więc, jeżeli mnie ktoś pyta, co myślę, to mówię. Każdy ma prawo żyć. Ja żyję, życie jest piękne, świat jest piękny. Chciałabym, żeby każdy, kto jest powołany do życia, kto po prostu ma się narodzić, za chwilę, za dłuższą chwilę, krótszą, żeby mógł zobaczyć ten świat, żeby mógł wnieść swój wkład w ten świat. Przecież żyją wszyscy, katolicy i niekatolicy, prawda? Chrześcijanie i inne wyznania, niewierzący. No każdy żyje i każdy w ten sam sposób się rodzi. Z matka, ojciec i powstaje dziecko. Czyli to nas łączy i to powinno być, jeszcze raz powtórzę, oczywiste. I to słynne zdanie, które ktoś powiedział mądry, że moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Czyli wolność, tak, ale nie za wszelką cenę, ponad wszystko i wbrew wszystkiemu. Czyli wolność, miłość, ale i odpowiedzialność. No bo inaczej to co z nami będzie. I podstawowy fakt niezrozumienia jest tego, że właśnie kobieta, która już ma w sobie życie, ma w sobie inne życie, tak, które nie jest jej życiem. Czyli jakby no niezrozumienie tego faktu powoduje właśnie może dyskusję, że to jest inne życie, tak. No, no było wiele dyskusji, od kiedy się zaczyna to życie, tak, bo ludzie mówią, że to jest jakaś tam zygota, zlepek komórek, coś tam, no nie, a jeśli uznamy, że właśnie od poczęcia jest to życie, no to nie ma o czym dyskutować, prawda, jest życie, no i to co na przykład Wójcic mówi tutaj
ten człowiek, który ma tylko tam kawałek jednej nogi, tak? Nie ma rąk, nie ma nóg. On mówi, nie mogę się doczekać, jak stanę przed zwolennikami aborcji i powiem im, zabijcie mnie. Niepojęte się dyskutuje na temat życia. No owszem, można było szereg lat temu nie wiedzieć, że życie rozpoczyna się z chwilą poczęcia. To jest taka oczywistość i to nie jest usunięcie ciąży, tylko to jest zabicie człowieka. Przed chwileczką słyszałem profesora, który zadawał swoje pytania studentom. Co byś zrobił, gdyby przyszła do ciebie alkoholiczka w ciąży, jedno dziecko niepełnosprawne, drugie nie widzi? Co byście poradzili takiemu? To miało być piąte dziecko. Oczywiście aborcja. A on powiedział, piąte dziecko, to akurat może być Beethoven. Rzeczywiście, to jest czarny marsz śmierci. Nazwa jest rzeczywiście adekwatna do przesłania tego marszu. My jesteśmy za śmiercią. Śmierć, która jest teraz śmiercią dziecka, ale niedługo w takim rozwoju to będzie śmiercią zabijania każdego niepełnosprawnego, a zwłaszcza starych ludzi. Przecież są już państwa, którym ludzie się boją iść do szpitala jako ludzie starsi, dlatego że po prostu mogą zostać zabici. Życie to jest największy dar od Pana Boga. I to jest wielki dar, za który powinniśmy dziękować, wyrażać radość z tego, że Pan Bóg daje życie. Dlatego tak trudno może je zrozumieć ludzi, którzy jakoś nie dostrzegają tego wielkiego daru. Za tych ludzi trzeba się modlić przede wszystkim, żeby dotarła ta prawda i radość i pokój serca, bo ktoś, kto nie jest za życiem, to chyba nie ma autentycznego pokoju w sercu, pokoju, który przynosi nam zmartwychwstały Chrystus. Życie to jest zmartwychwstanie, udział w zmartwychwstaniu. Przecież życie nie kończy się tutaj na ziemi, ale to jest życie wieczne. Dawniej to wychodziło z istoty rodziny. No, po prostu nikt nie miał wątpliwości, że to, co się narodzi i w oczach rodziców, i w oczach rodzeństwa, no to było takie piękne, święte i trzeba było jak najlepiej się o to troszczyć. No i tak żeśmy się w domu też sami wychowywali, ja z czwórką mojego rodzeństwa, więc tak po koleiśmy przekazywali sobie to przekonanie, to pojęcie, że każdy nowy jest najlepszym naszym przyjacielem, naszym skarbem. No a teraz no, zmienił się świat, począwszy od zachodniej Europy, ta zmiana, ta fala zalewa i Polskę. Tak mi utkwił argument księdza biskupa Dydycza, że zaczyna się trzecia rewolucja, to jest rewolucja moralna. Najpierw była ta francuska, potem była ta rosyjska i teraz idzie przez świat trzecia rewolucja, ale też nazwał ten obecny stan, to jest nowe niewolnictwo, kiedy matka potrafi po prostu swoje dziecko torturować, swoje dziecko w końcu zabić. Zakwestionować od samego początku prawo naturalne, zakwestionować te pierwsze słowa Pana Boga po tym stworzeniu człowieka. Mnóżcie się, rozwijajcie, gospodarujcie, zagospodarowujcie świat. A poza tym, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mówi Chrystus, mnieście uczynili. Czyli ja mam pozwolić, żeby temu najmniejszemu, czyli Chrystusowi, tak czyniono. Niemożliwe. Powiedzmy wszyscy razem, tak dla życia. Głośno. Tak dla życia. Trzy razy. Tak dla życia. Jeszcze raz. Tak dla życia. Bardzo wam dziękuję, ja też mówię razem z wami. Tak dla życia. Na przód masz, do życia masz.